I dzień dobry, witam wszystkich. 57 odcinek Betelgezy. Epizod 16, poziom 18. I już wiem, jak go rozwiązać. Proszę obserwować. Bierzemy Companion Cube. Teraz piaski pustyni trzeba wszystkie zrobić na żółto. Tutaj schodzimy na sam dół. Wracamy w taki sposób do góry, piaski pustyni tym razem już odrzucając, niszcząc je, powodując, że spadają one w przepaść. Teraz, gdy pójdziemy w tą stronę... No cóż... Chciałoby się na przykład pójść teraz w lewo, ale nie można, ponieważ kostka kamienna od tego zginie. Ale może uda się to zrobić w inny sposób, na przykład spróbujmy tak... Czy teraz możemy iść w lewo? Możemy, bo teraz kostka kamienna zatrzyma się na kolejnym kamiennym bloku. A tymczasem kostka główna może sobie spokojnie dojść do samego końca. I gdy do samego końca dojdziemy, wracamy, klepsydra i już jest droga do wyjścia otwarta. 19 poziom zat. Ponownie mamy symetrię, zobaczmy, ach, nie mogą się połączyć, nie mogą się nawet dotknąć, ale może tak się uda. Dało się. Tylko co z tego? Teraz moglibyśmy na przykład zrobić krok w lewo? Nie, nie moglibyśmy, bo wtedy kostka kamienna by zginęła. Może pamiętać, że ona jest odbita w taki sposób. Jaki jest odbita? O, udało mi się nawet zrobić to. I teraz tak? Nie tak. To nie był dobry plan. To nie był dobry plan. Ale to jest dobry plan. 20 chapter 16. Jest, kończymy to. Tylko jak teraz? Pytanie, jak? Wymiany chyba tutaj zrobić się nie uda. Nie widzę przynajmniej takiego sposobu na to. Sprawdźmy zatem, czy da się jakoś inaczej. Ducha teraz wywołam. I ten duch, co on pocznie. Wydaje mi się, że ten duch ma wywołać kolejnego ducha i zginąć śmiercią marną. No to spróbujmy jeszcze raz. Tak. W taki sposób. Za daleko to jest. Za daleko, niestety, to jest za daleko wciąż. Czy można tutaj jakiś bufor zrobić? Nie, nie można. Nawet nie jest to zalecane. Jakbym tak zrobił, to wtedy kostka, tutaj duch prawdopodobnie zginie. No, sprawdźmy, możemy tak się odbić, jest sobie dzbanek. O, świetnie. I ten dzbanek skończyć. Mhm. Dosyć ciekawy obrót spraw to jest. Zobaczmy jeszcze raz, chcę zobaczyć, które kafelki znikną. To jest nawet nie tylko dosyć ciekawy obrót spraw, ale też... Duży kłopot, bym powiedział. Boż, co z tego, że tak zrobiłem? No właśnie. To się wyłącza. A ja to mogę włączyć.
Tylko, że ten duch mi teraz pójdzie w tamtą stronę i od razu zginie, nie? I mi jednak wydaje mi się, że najpierw ten wazon trzeba tutaj zlikwidować. Będzie przynajmniej nie sprawiał już, nie zaprząta już głowy. Sprawdźmy zatem, czy mogę coś z tym zrobić. Wylazł duch. A może kwestia buforu nie jest tutaj takim złym pomysłem w takim razie? Jeszcze raz. Stąd zacznijmy. Teraz idźmy po ten wazon. I nie doszliśmy nawet do tej drugiej klepsydry. To może tak. Klepsydra. I teraz po kłódkę idziemy. Nie wiem po co, ale... Ale to nic nie da, ponieważ ten kolejny duch teraz spadnie nam prosto w przepaść. Cholera. Ale nie musi tak być wcale. Właśnie, że tak nie musi być. Gdybym teraz się dotknął dwa razy. Raz, dwa. Spróbujmy w takim razie. Wywołajmy ducha. Podłogę stwórzmy. Czy dwa razy to jest przypadkiem nie za dużo? To jest chyba za dużo. To i tak nie ma znaczenia. Może tak? Ominie ona teraz tą klepsydrę. I co? I teraz zejdzie w dół. Tylko, że ja muszę, żeby tak się stało, muszę teraz zrobić krok w prawo. Nie, to dalej nic nie daje. No jest poziom nie najprostszy, bym powiedział. Został w tym. Po tym jak brązowa kostka zginęła, to został stempel na chwilę w powietrzu. Sprawdźmy, co się stanie teraz. Czy ja tutaj mogę to jakoś sobie zbuforować tego ducha? Chyba mogę go sobie zbuforować. Tak mi się wydaje, chodząc w odpowiednim miejscu dookoła. Tak, i to mi da, powinno dać wystarczająco dużo czasu do tego, żeby... Tutaj, o, tutaj, nie? Cholera. Poszedł to jeden krok za daleko, no. Jakbym tak zrobił.
No czemu on tak idzie o jeden krok za daleko? Dlatego, że tutaj musiałby być kafelek, który by na ten... Ono jest ten kafelek tutaj, na który teraz wchodzę główną kostką, to jest odpowiednik tego kafelku z wazonem. Ta. No niemniej może spróbujemy jednak ten wazon załatwić najpierw. Dlaczego? Dlatego, że ja się mogę tutaj zawsze wrócić. I teraz na przykład się zastanowić, co dalej. Wzrokiem trzeba przeszczepić jedno miejsce w drugie. Później cofnąć kostkę. To jest trudniejsze do zrobienia, niż mogłoby się wydawać. Na tyle trudne, że sobie z tym nie radzę, jak widać. Na ile dostarcza? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Na 8 kroków. I teraz mogę tego ducha wywołać idąc... Nie mogę go wywołać. To nie będzie działać. Tak samo tutaj. Jeżeli zrobię krok... W momencie, kiedy robię krok w prawo, to ten duch robi krok w lewo. Ponieważ to jest dla niego prawo. Puh. Tutaj w tą ścieżkę też nie wejdę. A to tylko spowoduje, że ta zielona kostka teraz wejdzie sobie w tą dziurę, która jest powyżej ścieżki. Wciąż mi się wydaje, że powinienem zacząć jakoś stąd i coś tutaj zrobić. Mogę bufor tutaj tworzyć. Tutaj mogę, w taki sposób. I teraz pytanie, co dalej? Jak się powinien ustawić, żeby to polazło tam, gdzie ja chcę, żeby to polazło, czyli na sam dół. Gdzie ja tutaj widzę taką sytuację po lewej stronie? Właśnie kurde, nigdzie. Nie, tam mam ten bufor zajebisty i dzięki temu, że mam ten bufor zajebisty, to mogę sobie teraz wymyślić, w jaki sposób chcę, żeby tam ta nasza kostka poszła, ta zielona, żeby poszła, ale nie wiem jak, no nie wiem jak. No może tu się to powinno zacząć, na przykład. Czyli tak. W lewo. Do góry. I w lewo. I ona teoretycznie powinna wyjść tam, tylko że teraz nie mam... Widzicie, czego ja nie mam? Teraz nie mam tu podłogi. I co ja z tym zrobię, jak tu nie ma podłogi? Nic nie zrobię z tym. Będzie smutny koniec mój zaraz.
Jeszcze ta zaraz gdzieś pójdzie w jakąś głupią stronę. Koniec tego odcinka. Niestety mam problem.